Co tu robicie? Naruszyliście regulamin. Szpiegujecie dziewczyny? Żądam wyjaśnień. Pokaż się. Nie. To wciąż to samo. Czym jest coś innego? Obrót. Ładnie wyglądasz. Spróbujmy czegoś innego. Rozejrzyj się jeszcze. Strzał w dziesiątkę. Pokaż się. Dobrze się przyjrzyj. Prawdziwa modelka. Teraz jest świetnie. Ślicznie wyglądasz. Możemy iść? Prawdziwa bogini. Jesteś urocza. Można wpaść w zachwyt. Podobało ci się? Świetnie się bawiłam. Dziękuję. Co z ubraniami? Kupiłyśmy ładne rzeczy. Odwiozę cię do domu. Masz sporo toreb. Tak. Pewnego dnia będę musiała tam wrócić. Co się stało? Powiedziałam coś nie tak? Mogę wszystko wyjaśnić. Daruj sobie. Do dyrektora. Proszę mi tego nie robić. Co ty wyprawiasz? Nie bądź śmieszny. O co ci chodzi? Diego ma poważny problem. Jeśli wszyscy się dowiedzą, on tego nie zniesie. Co mu jest? Bierze nawet leki. Bustamante? Dlaczego? Chodzi o to, że... Mów. Jemu nie działa. Co mu nie działa? Jego aparat. Jaki aparat? Dla chłopaka w naszym wieku to prawdziwy dramat. Spokojnie. Był u psychologa? Szukał pomocy? Tak, ale to nie takie proste. Jeśli Giovanni tego nie załatwi, w domu mnie zabiją. A ja wciąż nie wiem, co knuje Roberta. Ty znów swoje. Przestań o niej mówić. Zaczyna mnie to męczyć. Skończ z tym. Nie chcę rozpadu zespołu. Chyba bardziej niepokoi cię Iñaki. Przyznaj, chodzi o niego. Co ty wygadujesz? Mylisz się. Później pogadamy. Co słychać? Rozmawiałeś z Robertą? Tak. Wspominała mi, że wyszliście z lekcji. Nie rozumiem. Nie oszukasz mnie. Jesteśmy przyjaciółmi. Martwię się o zespół.
Co ustaliliście z Robertą? Kiedy się z nią widziałeś? Przed chwilą. Happy birthday, dum day. Happy birthday, dum day. Happy birthday, dum dia. Cześć. Hola. Co to? Bueno, pues esto es para celebrar. Chciałem uczcić nasze pierwsze 24 godziny razem. Gracias. Gracias. Dziękuję, kochanie. Wejdź, proszę. Koleżanka, profesor Hilda. Byłyśmy na zakupach. Hilda czuje się samotna, dlatego zaprosiłam ją na kolację. Na kolację? Wspaniale. Miło mi. Mój menadżer, Guillermo. Świece to niebezpieczeństwo. To pewnie klient. Obrus może się zapalić. Zapach kwiatów wymiesza się z zapachem jedzenia. Przyniosę talerz dla siebie. Otro plato, señora? O sea... Qué simpatyczna. Sympatyczna. Urocza. Roberta te dijo todo. Wiesz o wszystkim? Znasz kobiety. Zawsze przychodzi do mnie porady. Szczerze mówiąc, rozmawialiśmy o naszym związku. O was? To mnie nie obchodzi. Ale co z zespołem? Jaki macie plan? Nie rozmawialiśmy o tym. Skończyło się na kilku buziakach. Roberta wspaniale całuje. Tylko tyle? Na razie. Nie wiem, czemu Roberta ci o tym opowiadała. Jej sprawa. Jej kolor włosów, skóra, kozaki. Wystarczy. Okulary. Na razie. Alma poszła z Hildą na zakupy? Lepiej zna się na modzie, a ja mam dużo pracy. Jak mogłaś? Witajcie. Dobrze, że jesteś. Coś was niepokoi? Zgadnijcie, kogo przyprowadziłam. Kogo? Nie wiemy. Jakąś artystkę? Przyjaciółkę. Zamknijcie oczy. Zdejmę okulary. Hildi. Zamknij oczy i usta. Możecie otworzyć. Świetnie pani wygląda. Prawda? Okropnie. Przypomina pani świętego Mikołaja. Nie pozwolę, by przychodziła pani do szkoły w takich strojach. O co ci chodzi? To nie biegun północny. Co masz do jej stroju? Hilda jest profesjonalistką w swoim zawodzie. Koniec dyskusji. Ja tu rządzę. Nie krzycz. Ona się nie przebierze, póki nie zmienisz nastawienia i jej nie przeprosisz. W przeciwnym razie... strajk.